No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany. I dzisiaj witam Was w Book Haulu, czyli w filmie, gdzie pokazuję książki, które kupiłam i o których nic nie wiem, więc jak znowu popłynę, to proszę bardzo, poprawiajcie mi w komentarzach, bo jest tu kilka książek, które wydaje mi się, że... Znaczy za każdym razem, jak o nich opowiadam, to jestem prawie pewna, że wiem, o czym one są i opowiadam Wam jakąś fabułę, a potem się okazuje, że ta książka jest zupełnie o czymś innym, więc czujcie się zaproszeni w komentarzu do poprawiania mnie. Ale dobrze, już zaczniemy, bo trochę tych książek jest. I na wstępie muszę powiedzieć, że w minionym miesiącu bardzo zaprzyjaźniłam się ze sklepem Scoop Shop. I nie, to nie jest reklama. Nikt mi za to nie zapłacił, po prostu ja... Nie wiem, jakoś znalazłam tam tyle tytułów, które mnie zaciekawiły albo na które od dłuższego czasu polowałam, że po prostu no, zrobiłam tam kilka zamówień i zacznę właśnie od tego sklepu, bo upolowałam coś, na co się od jakiegoś czasu już przymierzałam, żeby to kupić, bo jest to trylogia. W ogóle planowałam kupić pierwszą część tylko, czyli Czerwoną Królową. I to jest młodzieżówka, która już... od jakiegoś czasu była na moim radarze i ja wiedziałam, że tę książkę chcę przeczytać. Co prawda, ona zbiera dosyć mieszane opinie. Jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że to jest tak, że to jest super książka w ogóle, że pomimo tego, że jest to młodzieżówka, to jest tutaj takich bardzo wątków, powiedziałabym, adult. I to nie chodzi tutaj o język czy o sceny 18+, tylko że ta książka jest... miejscami bardzo błyskotliwa. Ta książka jest bardzo ciężko dostępna, a w twardej oprawie jest już praktycznie nie do dostania. Mnie się udało ją upolować za... Ja już nie pamiętam za ile, bo to było dosyć takie... Było to zbiorcze zamówienie, więc ja nie pamiętam za ile akurat tą książkę kupiłam. Ona tu ma... No jest tu trochę poniszczona, ale mnie to totalnie nie przeszkadza. I właśnie, jak ja ją kupiłam, to ja byłam święcie przekonana, że kupuję książkę w miękkiej oprawie. Więc jak do mnie przyszła w twardej i widziałam, że na Scoop Shopie są kolejne tomy, też w twardej oprawie, no to od razu je zamówiłam. I tak oto mam całą trylogię w twardej oprawie, co jest trochę dla mnie zaskoczeniem, bo ja w ogóle na Scoop Shopie mam taki problem, że mam takie wrażenie, że te książki nie są opisane, mianowicie ja nigdy nie wiem, czy zamawiam książki w miękkiej, czy w twardej oprawie. I tutaj trochę zgadywałam i no udało mi się, ale ja nigdy nie widzę. Nie wiem, czy ja mam tylko taki problem, czy wy też, więc możecie mi napisać w komentarzu. No, ale udało mi się kupić całą trylogię. Po prostu, no cieszę się, no. Bo ja w ogóle jestem typem człowieka, który lubi młodzieżówki. Mnie młodzieżówki odstresowują i mimo tego, że już nie jestem w targecie, młodzieżówkowym, to nie są książki jakby docelowo pisane i wydawane dla mnie, to po prostu co jakiś czas lubię przeczytać młodzieżówkę, bo po prostu ja się wtedy tak odstresowuję. To jest mój sposób na stres. No, no i dalej jak już jesteśmy przy książkach, które ciężko dostać, to kupiłam Silos. I to jest też pierwszy tom, z tego co wiem to trylogii. To jest historia o tym, że na świecie panuje apokalipsa i ludzie żyją w silosie. I mi się to trochę kojarzy z metrem, bo z tego co przeczytałam w opisie, to ci ludzie zamknięci w tym silosie też mają swoje intrygi, swoje polityki, mają społeczeństwo, które ma jakąś strukturę i nasi bohaterowie... Z tego, co wyczytałam, próbują z tego silosa uciec i się dowiedzieć, czy naprawdę poza tym silosem panuje apokalipsa i czy da się tam żyć. Wzięłam na razie pierwszy tom. Ja lubię historie takie o apokalipsie i przeżyciu w środowisku, w którym ciężko mieć życie, w którym ciężko się żyje. Bardzo lubię takie historie, więc sobie wzięłam. Oprócz tego wzięłam też coś, co tematyką pasuje do poprzedniej książki, bo jest to Blackout. Mój mąż powiedział, że słyszał od kogoś, że to jest bardzo dobra książka. I jak tylko dowiedziałam się, o czym ta książka jest, to od razu zapragnęłam tą książkę sobie kupić. Ale ta książka jest bardzo ciężko dostępna.
No i na Skup Shopie właśnie udało mi się ją kupić za jakieś 10 zł czy coś takiego. To jest historia o tym, że w całej Europie brakuje prądu. Po prostu nagle nie ma prądu. I ludzie próbują jakoś wieść życie, jakoś próbują się zorganizować właśnie w tym blackoucie, w tym braku prądu. No, muszę powiedzieć, że ja lubię takie historie, więc no cóż, kupiłam. I dalej mam książkę, na którą polowałam bardzo, bardzo długo, bo jest to Unicestwienie. I to jest trylogia. Mnie się udało polować pierwszy tom i na pewno będę polowała na następne. Co prawda ta książka zbiera różne opinie i z tego co wiem, możecie znowu to tutaj mnie poprawić, bo może coś chlapnę, ale wydaje mi się, że jest to New World, a ja bardzo lubię taki gatunek i zgadzam się, że to nie jest gatunek, który spodoba się każdemu. I ja widziałam film na Netflixie, co prawda on nie skradł mojego serca, ale też nie mogę powiedzieć, że bawiłam się jakoś bardzo źle. Co prawda mam już książkę Vandermeera, Zrodzony z Uczty Wyobraźni. Jeszcze jej nie czytałam, jak większość książek Uczty Wyobraźni, ale ja bardzo lubię tą serię, więc jak jakieś tylko nazwisko pojawia się, to dla mnie to już jest znak, że mogę się dobrze bawić. Więc wydaje mi się, że naprawdę ta książka może mi się spodobać, bo w ogóle nie powiedziałam, o czym to jest. Ale to jest książka, gdzie nasze bohaterki, jeśli dobrze pamiętam, wchodzą do takiej strefy, w której dzieją się bardzo dziwne rzeczy, naukowo dziwne, w sensie tam mamy na przykład stworzenia, które nie powinny istnieć na naszej Ziemi, a istnieją. No i one zostają wysłane w ramach misji badawczej, żeby zbadać to zjawisko, tą strefę, żeby właściwie zbadać. Więc no, tyle wiem. Dalej, znowu mam książkę, którą normalnie nie można dostać w księgarniach, bo jest to Żona podróżnika w czasie. I to jest książka o mężczyźnie, który ma pewne zaburzenie, mianowicie ma zaburzenie istnienia w czasie, mianowicie podróżuje w przeszłość i w przyszłość, jeśli dobrze rozumiem, no i postanawia odnaleźć miłość swojego życia. I nie jest to spoiler, bo jest to napisane w opisie, że udaje mu się spotkać tą swoją żonę i z tego co wiem, no to ten dorosły mężczyzna poznaje tą swoją żonę jako małą dziewczynkę, więc mam takie, no ja nie wiem, czy to jest książka dla mnie, jakby ten opis budzi we mnie pewne moralne zapytania i bardzo jestem ciekawa, jak autor to ogra. I dalej mam, może pora z tym skończyć. Ja pamiętam jakiś czas temu, ta książka była bardzo popularna, i ja jej nie przeczytałam, a w sumie mam na to dużą ochotę, bo z tego co wiem, to jest to połączenie thrillera i horroru, a ja lubię takie gatunki. I jedyne co wiem, to to, że ta książka zbierała, a może nawet dalej zbiera, bardzo dobre opinie. Widzę tutaj też naklejkę Netflixa, więc podejrzewam, że też jest film. Ja go nie widziałam, ale no nic, jestem ciekawa tej książki, więc po prostu no była za jakieś śmieszne pieniądze, więc sobie wzięłam. Ale dalej. Dalej mam książkę, którą również upolowałam i też cieszę się jak dziecko, bo jest to Wszystko co lśni. To jest cegła, która na Allegro kosztuje no bardzo dużo pieniędzy, a ja ją kupiłam za 30 zł. I w ogóle wygląda jak nowa. Ma trochę pożółkłe kartki, ale nawet obwoluta nigdzie nie jest ani przydarta, ani nie wiem, no nie ma większych śladów użytkowania, więc bardzo się cieszę. I z tego co wiem, to mamy tutaj lata 60. Nasi bohaterowie spotykają się w Nowej Zelandii i każdy z nich ma jakąś mroczną tajemnicę. Bardzo jestem ciekawa, bardzo jestem ciekawa. Trochę mnie przeraża ogrom tej książki, no ale zobaczymy. Okej, dalej mam książki z Book Sale. Od razu informuję, ja już to mówiłam, ale znowu to podkreślę. W tym filmie, jeśli podaję skąd te książki są, to nie jest to reklama. Po prostu mówię wam, gdzie zrobiłam zakupy. Tyle. No, więc dalej mam książki z Book Sale i moje doświadczenie z tym sklepem jest takie, że jak tylko wam się coś podoba, to no, najlepiej to od razu kupić, bo następnego dnia już tego może nie być. W sensie, wydaje mi się, że
oni tam mają bardzo ograniczony nakład tych książek i na przykład miałam kilka książek Murakamiego, które chciałam kupić i następnego dnia wszystkie były wyprzedane, więc kupiłam, nauczona doświadczeniem, więc kupiłam sobie drugi tom dylogii Śmierć komandora, metafora się zmienia. Nie wiem nic o tej książce, ale ja Murakamiego bardzo sobie cenię, więc jak widziałam, że jest książka Murakamiego za 10 zł, czy tam ile się już nie pamiętam, ale no naście kosztowała, powiedzmy, no to po prostu sobie ją kupiłam. Mimo tego, że jest to drugi tom, to już teraz mogę Wam powiedzieć, że udało też mi się upolować pierwszy i zaraz go pokażę, ale skończę tylko to zamówienie, więc mam Murakamiego. Oprócz tego kupiłam sobie Ostre przedmioty. I z tego co wiem, znaczy wiem, bo widziałam serial i serial bardzo mi się podobał. I właśnie chciałabym sprawdzić, czy książka jest tak samo dobra jak serial, bo jest to thriller psychologiczny, thriller, kryminał psychologiczny. No i właśnie, mam nadzieję, że książka będzie tak dobra jak serial. No, i jak już jesteśmy przy kryminałach, to kupiłam sobie Ofiarę w środku zimy. Nie wiem nic na temat tej książki, oprócz tego, że dzieje się w zimie, a ja mam ochotę przeczytać kryminał, gdzie jest śnieg. Mam ochotę czytać książki, które mają w sobie dużo śniegu. I taki jest mój plan na książki ze śniegiem. Więc jak widziałam kryminał za śmieszne pieniądze, to mówię, dobra, wezmę. Tym bardziej, że jest ona w twardej oprawie, no to nie zastanawiałam się długo. Teraz jak to nagrywam, to mamy środę i mam nadzieję, że uda mi się zmontować i puścić ten odcinek jeszcze dzisiaj, ale jesteśmy po weekendzie, gdzie były targi książki w Katowicach. No i tam właśnie upolowałam pierwszy tom tej dylogii Murakamiego. Nie pamiętam za ile, ale to nie była, nie było jakoś super taniej, no bo te ceny były takie, bym powiedziała, normalne, więc sobie wzięłam. Wzięłam to. Oprócz tego wzięłam książkę, którą chciałam już od jakiegoś czasu kupić, ale na świecie książki ta książka kosztowała jakieś 70 zł, 80, coś takiego, a właśnie na targach książki w Katowicach kosztowała 50. No więc się skusiłam, bo jest to Thomas Hardy i Tessa Duberville. Ja mam wrażenie, że o tej książce mówi się w samych superlatywach. Więc jestem bardzo ciekawa. Tym bardziej, no, ja bardzo lubię te wydania, muszę się przyznać. Jestem tutaj trochę taką sroką okładkową. No, przecież, no, to jest przepiękne. No, przepiękne, więc... Nie miałam wyboru, okej? Okay? Nie miałam. Muszę się przyznać, że kupiłam książkę, o której wiem mało, ale skusiło mnie to, że jest to Nobel tego roku. I ja w ogóle z Nobelem tak mam, że... No, przyznaję się, że nie jest to nagroda, którą śledzę jakoś bardzo mocno, ale od czasu do czasu zdarza mi się sięgnąć po książkę tylko dlatego, że autorka czy autor zdobył Nobla. No i tak właśnie mam z Latami i z Ani Erno. Musiałam spojrzeć, bo nie byłam pewna, czy na pewno to jest Ani Erno. W sensie miałam zaćmienie. No, ale w każdym bądź razie jest to książka, która ma być autobiograficzna, czy ma mieć wątki autobiograficzne autorki, więc stwierdziłam, że jeśli mam czytać książkę noblistki, no to może taką. No, takiego dokonałam wyboru. Jeśli złego, to możecie mi napisać, którą książkę Ani Erno najlepiej wybrać, jeśli coś czytaliście. Okej, dalej mam książki, które kupiłam bezpośrednio od wydawnictw i kupiłam Maleństwo. Bo jest to opowiadanie, ponowne spotkanie. I wydawnictwo Tajfuny wydało tą książkę w jakimś tam ograniczonym nakładzie, bo autorka przyjechała do Polski, miała, nie wiem czy swoją prelekcję, swój wykład. No i żeby móc mieć coś wręczyć do podpisania, no to wydawnictwo Tajfuny właśnie zdecydowało się na wydanie opowiadania tej autorki. No ja nie byłam na tym spotkaniu, nie mam podpisanego, ale zdecydowałam się, że chciałabym tą książkę mieć, więc po prostu ją sobie kupiłam. Oprócz tego na Allegro kupiłam sobie od Zysk Iska Wydech.
I ten autor był mi polecany w komentarzach wtedy, kiedy mówiłam, że chciałabym czytać książki fantastyki naukowej, ale w których ta przyszłość nie jest w czarnych barwach. I właśnie ten autor był mi polecany. I ja w ogóle wiedziałam, że ta książka Wydech, z tego co wiem, to jest to zbiór opowiadań, jeśli dobrze rozumiem, mogę się tutaj pomylić, ale jest ona już coraz bardziej trudno dostępna, w sensie faktycznie nakład powoli się kończy, więc długo się nie zastanawiałam, po prostu ją sobie wzięłam. No i dalej mam książki, które właśnie kupiłam na Allegro i znowu, to nie jest reklama. I mówię o tym tylko dlatego, żebyście wiedzieli, gdzie kupiłam te książki. I tak, kupiłam sobie Charlesa Dickensa. Ale nie dlatego, że jestem jakąś wielką fanką. Bo jeśli to nie jest pierwszy film, który oglądacie, to wiecie, że do Charlesa Dickensa jestem uprzedzona. Ale jest to tajemnica Edwina Drooda. A na podstawie tej książki Dan Simmons napisał swoją książkę właśnie Drood. W sensie wiecie, chciałabym najpierw przeczytać pierwowzór, znaczy to nie jest to samo, jakby ja wiem, że to nie jest tak, że Dan Simmons przepisał tą książkę, ale była ona dla niego jakąś inspiracją, więc chciałabym najpierw przeczytać to, a potem Dana Simmonsa. Chociaż wiem, że Dan Simmons, no, pisze dobrze, ale no jakby wiecie, chciałabym po prostu mieć szerszy kontekst, czytając jego książkę, więc sobie kupiłam właśnie to. Dalej mam książkę wydawnictwa Pauza, bo jest to Trzymam wilka za uszy. I z tego co wiem, to też jest to zbiór opowiadań jednej autorki, Laura Vandenberg. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. W każdym z tych opowiadań bohaterką jest kobieta, która znalazła się w ciężkiej sytuacji. I ja takie historie lubię, więc postanowiłam sobie tę książkę kupić. Dalej mam książkę, która zdobyła Bookera w 2020. Musiałam spojrzeć, bo nie pamiętałam. I jest to Niepokój przechodzi o zmierzchu. Ja niewiele wiem o tej książce, ale to, co mnie zachęciło, to to, że po pierwsze mamy Bookera, a po drugie ta książka zbiera różne opinie. Ale są bookstagramerzy i booktuberzy, którzy o tej książce mówią bardzo dobrze. I są tacy, którzy mówią trochę mniej dobrze. I ja muszę powiedzieć, że jak książka zbiera takie mieszane opinie, to jest historia dla mnie. Nie lubię takich książek, które podobają się wszystkim, bo no nie chcę powiedzieć, że zazwyczaj, ale w większości przypadków wtedy ta książka mi się nie podoba. Tak mam. No a książka, która zbiera same negatywne opinie, no to tym bardziej nie mam ochoty sięgać po tą książkę. No i właśnie takim przypadkiem, która zbiera różne opinie, jest Dom duchów Isabel Allende. Allende, tak. Bo ja słyszałam, że ta książka jest nudna. Ale ta książka jest to saga rodziny, a ja lubię czytać o jednej rodzinie, o jednym jakimś rodzie, które ma tam ileś pokoleń, nie? I my czytając tą historię, idziemy z tymi pokoleniami, patrzymy jak czasy się zmieniały, jak kraj się zmieniał, no i jak nasza rodzina się zmieniała. I ja bardzo lubię takie historie, więc wzięłam sobie Dom duchów. Poza tym jest to debiut tej autorki, więc nawet jeśli ta książka mi się nie spodoba, to też nie zakładam, że więcej nie sięgnę po tą autorkę. Bo ja w ogóle tak mam, że jeśli chodzi o debiuty, to mam, no nie wiem, jakoś tak podświadomie mam większe zrozumienie dla książek. Że nawet jeśli tam coś nie gra albo coś jest nie tak, to mam takie, okej, dobra, to jest debiut. Spoko, przecież nikt z nas się nie urodził i nie wiem, jak robi coś pierwszy raz, to nie wiem, to nie musi być od razu najlepszy na świecie, no nie? Znaczy, no, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to, że ktoś wydał pierwszą książkę, no to nie znaczy, że pierwszy raz coś napisał, ale no wiecie, no pierwsza książka nie musi być doskonała. Przynajmniej ja mam takie przekonanie. I dalej mam Twardocha. Mam Drach. Ja czytałam Pokorę. Pewnie o tym nie wiecie, bo jeszcze nie mówiłam wam tego, ale przeczytałam Pokorę.
I ta książka pojawi się w podsumowaniu tego miesiąca, bo w tym miesiącu przeczytałam właśnie Pokorę. I powiedziałam o tym mojej mamie. I moja mama powiedziała, że super, ale przynajmniej Drach. Drach jest lepszy. No więc kupiłam sobie, z polecenia mojej mamy, kupiłam sobie Drach. Więc zobaczymy. Dalej mam bardzo dobry reportaż, który jest bardzo sławny w Polsce. I chyba już wszyscy go czytali, ale nie ja. Czyli 13 pięter. Filipa. Nigdy nie mogę zapamiętać jego imienia. Filipa Springera. I to jest w ogóle tak, że ja wiem. Ja wiem, że to nazwisko w Polsce jest bardzo popularne. Ale nie wiem, jak to się stało. Ale ja jeszcze tego pana żadnej książki nie czytałam. I postanowiłam to zmienić. A że ta książka jest bardzo popularna w Polsce, no to zdecydowałam właśnie na to. Z tego, co wiem, to jest to reportaż o tym, jak Polacy mieszkają. I to jest w ogóle mega ciekawy temat, no nie? Jak ludzie mieszkają? Posiadanie schronienia to jest taka najbardziej podstawowa rzecz. Wydaje mi się, nie wiem, mogę się mylić, ale chyba równie ważna, co zdobycie pożywienia. Więc bardzo jestem ciekawa, jak ludzie mieszkają w XXI wieku. W ogóle teraz tak czytam, to jest o posiadaniu, owszem, domu, ale chyba zaczyna ta książka się w momencie, kiedy Polska uzyskuje niepodległość. Jeśli znowu coś chlapnęłam, proszę poprawcie, bo nie wiem. Okej, okay. Dalej mam książkę, która... sama tematyka może tak średnio mnie interesuje, ale fenomen tej książki jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy, bo to jest książka, która jest super popularna i nie tylko u nas w Polsce, ale w ogóle za granicą. No głównie na zachodzie. Bo jest to Pacinko i z tego co wiem, to jest to historia znowu rodziny, która z Korei emigruje do Japonii. I tam próbuje sobie to życie jakoś poukładać. Więc jest to historia emigrantów. No, ja nie wiem, jakby, czy ja czytam coś o emigrantach? Nie wydaje mi się. Ale dużo bardziej interesuje mnie to, że ta książka jest tak bardzo popularna. Tak bardzo, że jak ta książka została wydana w Polsce, to jej nakład bardzo szybko się wyczerpał. To, co ja trzymam w rękach, to jest to już drugie wydanie. Więc cieszę się. Cieszę się, że udało mi się ją kupić i ją przeczytać. Bo ja w ogóle tak mam, że lubię wiedzieć, co w świecie książek jest popularne. Niekoniecznie muszę lubić te książki, ale chciałabym wiedzieć jakby, co jest na czasie, jakkolwiek źle to brzmi. Okej, okay. No i dalej, właśnie a propos takiego sprawdzania, co się czyta, to mam Naomi Nowik i jest to Moc srebra. Chciałam przeczytać jej drugą książkę, Wybranka, czy coś, może zacznijmy od początku. To jest autorka, która jest Amerykanką, ale ma polskie korzenie i jak była mała, to jej mama opowiadała jej polskie bajki, polskie legendy. No i ona właśnie teraz pisze, jako już dorosła kobieta, pisze fantastykę, gdzie te legendy i te baśnie są bardzo, bardzo obecne. I wiem, że ta książka z taką złotą okładką to jest retelling Pięknej Bestii i właśnie tą książkę chciałam sobie kupić, ale ta książka jest niedostępna i właśnie chyba na Skupshopie kosztuje 80 zł za książkę używaną. No nie wiem, dla mnie to jest bardzo dużo pieniędzy i no nie wiem, może jak będę trochę bardziej szalona, to może ją kiedyś kupię, nie wiem. A może po prostu wydawnictwo Rebis? Tak, Rebis. Się zlituje i zrobi dodruk. Na razie kupiłam sobie Moc srebra, bo też jestem ciekawa tej historii. Tym bardziej, że to jest dosyć znane nazwisko. A ja książki tej autorki nie mam, więc no cóż, kupiłam sobie. I dalej mam znowu młodzieżówkę. No bo jak już wspomniałam, ja lubię młodzieżówki czytać. I mam tutaj panią Christine Cashore i Wybrańcy. Chciałam powiedzieć Wybraną, ale to jest liczba mnoga. Wybrańcy. I to jest młodzieżówka, która zbiera takie sobie opinie. Znaczy, inaczej, znowu, mieszane opinie. A ja, jak już wspomniałam, lubię takie sytuacje, więc postanowiłam po nią sięgnąć. Czytałam opis i ten opis brzmi tak bardzo
sztampowo, bo mamy tutaj bohaterkę, która ma jakieś super wielkie moce, moce oczywiście do zabijania, jak to w młodzieżówkach, no i ona, a ona oczywiście tego nie chce robić i mamy tutaj jakiś wątek romantyczny, jak to w młodzieżówkach, no więc brzmi tak bardzo, bardzo młodzieżówkowo, no ale zobaczymy. Wzięłam. Aha, z tego co wiem, to już na dniach ma wyjść drugi tom. No nie wiem. Jak spodoba mi się pierwszy, no to pewnie sięgnę po drugi. Dalej mam aż dwie książki pani Agaty Christie. I są to, no, jak nazwisko wskazuje, kryminały. Bo mam tutaj Tajemnicza historia Styles. I z tego co wiem, to jest chyba pierwsza książka tej autorki. Tak. Powieść debiut. I właśnie dlatego zdecydowałam się tą książkę kupić. Ja muszę się przyznać, ja kocham to, jak te książki są wydawane, bo one są wydawane no przepięknie. No spójrzcie na to. I w ogóle to, że to się wszystko tutaj świeci. Cuda. No, ale jak już wspomniałam, lubię historie, nie inaczej, mam ochotę czytać o historiach, które się dzieją w śniegu, albo gdzieś ta zima jest obecna, więc kupiłam Morderstwo w Boże Narodzenie i mam taką wizję, że właśnie w Boże Narodzenie będę książkę czytać. Wiecie, choinka, ciepła herbatka, piernik, coś tam i kryminał, który dzieje się właśnie w Boże Narodzenie. No, mam nadzieję, że będzie bajka. No i już na sam koniec kupiłam sobie tak trochę na fali tego, że przeczytałam Fundację i bardzo mi się... I bardzo mi się ta książka podoba. Zacięłam się, bo tutaj mam mikrofon podpięty i myślałam, że się wyłączył, ale nie, wszystko jest okej. I kupiłam sobie ostatni, brakujący mi tom robotów, czyli Roboty Imperium. A w ogóle widzę, że ta książka jest poklejona, w sensie na stronach jest klej. Ja bardzo nie lubię, jak kupuję nowe książki, ja kupiłam ją jako nową i jest ona brudna albo coś. No nie, no jakby to nie jest duży problem, ale są takie... No, nie powinno się to zdarzyć. No, ale spoko, jakby. To nie jest problem. I dalej mam trzeci tom i chyba już ostatni, bo jest to trylogia. Imperium Galaktyczne, a ten tom się nazywa Kamyk na niebie, tak? Tak. No, i kupiłam go sobie dlatego, bo po prostu mi brakował. A ja chciałabym pana Asimowa przeczytać. No, nie wiem, chciałabym do końca, ale nie mam tutaj żadnego deadline'u. W sensie do końca życia, więc miejmy nadzieję, że mam dużo czasu, nie? No. I tym czarnym humorem kończymy ten book haul. Możecie mi zostawić komentarz, jeśli coś gdzieś pomyliłam, jakąś fabułę albo jakieś informacje dotyczące autora czy książki. Ja zawsze lubię, jak mnie poprawiacie, bo no, nie jestem nieomylna. I do następnego. Cześć!